Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam bardzo serdecznie w klasztorze ojców Franciszkanów w Bridgeport w Connecticut. Biją właśnie dzwony na Anioł Pański w naszym kościele świętego Michała Archanioła. Zatem rozpocznijmy nasze spotkanie modlitwą. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaską Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Może święty Antoni się odwróci. O, bardzo ładnie. Moi kochani, dziś środa, a więc w naszej parafii Szkoła Maryi nasze cotygodniowe spotkania, modlitwie, katechezie, a przede wszystkim spotkania z Matką Bożą, które prowadzą nas, jak wiecie, do spotkań z Panem Jezusem. Planowaliśmy dziś zająć się tematyką Matki Bożej Miłosierdzia, która jest jak najbardziej uzasadniona w tym miesiącu, w tym czasie, ponieważ trwamy w nowennie do Miłosierdzia Bożego, przygotowujemy się do uroczystości. Biała Niedziela przed nami, a więc Niedziela Miłosierdzia. Tak było planowane, ale plany są po to, żeby je zmieniać i po pewnych przemyśleniach doszedłem do wniosku, że będzie dla nas bardziej korzystne, jeżeli wpierw, zanim dotkniemy tematu Matki Bożej Miłosierdzia, zapytamy się, czym jest miłosierdzie. Przede wszystkim ta dzisiejsza Szkoła Maryi w pracowni świętego Antoniego ma służyć naszemu dobremu przygotowaniu do Niedzieli Miłosierdzia. Ale jak wiemy, wszystkie nasze spotkania nie są związane z konkretnym czasem, dlatego jeżeli ta dzisiejsza katecheza biblijna będzie możliwa do odtworzenia później, w każdym innym czasie, to również powinna być pomocą do ubogacenia naszej duchowości. Co znaczy słowo miłosierdzie? Tłumaczyłem wczoraj w pracowni Antoniego w innym filmie. Pozwolę sobie powtórzyć to. Polskie słowo miłosierdzie składa się z dwóch słów. Miły i osierdzie. Pierwsze słowo miły, wszyscy wiemy, coś jest miłe, jeżeli jest sympatyczne, ale słowo miły wskazuje również na miłość. Tutaj nie będziemy rozwijali tego tematu. Miłość, wiemy, wielki dar, wielkie uczucie, ale również pewna postawa życiowa. Drugie słowo, osierdzie, to staropolskie słowo wskazujące serce.
Ochronne w razie urazu, łączy mostek, przeponę za pomocą włóknistych połączeń i tak dalej. To już są rozważania medyczne. Natomiast pozostańmy przy tym, że słowo osierdzie znaczy serce. A więc miły i osierdzie. Miłosierny to znaczy ten, który posiada serce, które potrafi miłować. A jednocześnie, które potrafi współczuć. Wyjaśnimy sobie to dzisiaj w tej katechezie, że miłosierdzie ma bardzo, bardzo wiele do czynienia ze współczuciem. I to już widać na przykładzie słowa łacińskiego. Wiemy już, miłosierdzie po łacinie to misericordia. Misericordia. Ona. Ta misericordia. Czyli jest to słowo rodzaju żeńskiego. Bardzo ważne. W słowie misericordia zawarte są dwa albo nawet trzy inne słowa łacińskie. Po pierwsze miser, po drugie cor, a po trzecie dare. Jeśli dobrze mówię, to powiedz, jeśli źle mówię, to zrób tak. Pokazuję do świętego Antoniego, ponieważ to dare to jest jego pomysł w jego kazaniach. To bardzo pięknie jest tłumaczone. A więc miser oznacza smutny. Smutny, współczujący, współczulny, zasmucony. Miser. Cor, wracamy do osierdzia. Cor to po łacinie serce. Cor cordis, serce. No i mamy tam jeszcze ta dia, czyli misericordia. I tutaj nasz mistrzu, święty Antoni, w swoich kazaniach pięknie rozpisuje to, że to dia pochodzi od dare, czyli dawać. A więc jeszcze raz, kochani, trzy słowa. Pojedziemy po linii świętego Antoniego. Trzy słowa. Miser, współczujący, współczulny. Cor, serce. I dare, dać. Bardzo łatwo da się to złożyć, jak każde słowo w języku łacińskim. Dać serce zasmucone. Dać serce współczujące. To język polski i język łaciński. Ale żebyśmy, kochani, dobrze zrozumieli znaczenie słowa misericordia, miłosierdzie w Biblii, no nie możemy sobie pozwolić tylko na pracę nad językiem polskim czy łacińskim. Nawet łaciński jest dla Biblii zawsze tłumaczeniem. Jak wiemy, Pismo Święte nie powstało w języku łacińskim, powstało w językach starożytnych, greckim, hebrajskim. Natomiast łacina, pomimo że jest językiem również bardzo starym, była już tłumaczeniem. Zapytajmy zatem Pisma Świętego, etymologii, czyli znaczenia słów. Jakie jest znaczenie słowa miłosierdzie? Albo inaczej, jakie słowa w języku hebrajskim, greckim opisują nam miłosierdzie? Jeżeli jeszcze nie zasnęliście, kochani, słuchamy, bo zaraz zrobi się ciekawiej. Po tym nudnym wstępie językowym przejdziemy już do konkretnych przykładów w Biblii. Otóż słowo hebrajskie, które można tłumaczyć jako miłosierdzie, to słowo rachamim, ma swój źródłosłów, czyli taki pień słowa, w czasowniku, czyli czynności, racham. Oznacza to po pierwsze poruszenie, ruch. Poruszenie, ale takie poruszenie, które jest spowodowane miłością. Od tego czasownika racham pochodzi rzeczownik rechem. Wiemy, rzeczownik to jest rzecz, czyli czasownik to jest mówić, czytać. Rzeczownik to są kartki, książka, figura. A więc mamy czasownik poruszenie serca, poruszenie miłością i rzeczownik rechem, który oznacza, uwaga, łono matki. Łono matki. Z tego powodu te słowa zaczęły się wiązać, czy zaczęto je wiązać, łączyć poruszenie i łono matki, a więc
macierzyństwo. Kochani, dlatego zauważyłem na początku, że misericordia w łacinie to również jest rodzaj żeński. Ona. Tutaj mamy w języku hebrajskim macierzyństwo. Od słowa rechem pochodzi jeszcze inne słowo, rachamim, które w Starym Testamencie oznacza wnętrzności, organy wewnętrzne. Ale ważne jest, żebyśmy sobie od razu powiedzieli, że w języku hebrajskim słowa łączą się w znaczenia i te wnętrzności to nie tylko organy. To jest także coś, co ja przeżywam w moim wnętrzu. A więc moglibyśmy dzisiaj powiedzieć wewnętrzne przeżycia, moje doświadczenia wewnętrzne. W językach nowożytnych pojawia się to też. Pomyślałem sobie, że najprostszym przykładem byłoby podać tutaj język niemiecki. Kiedy ktoś się w Niemczech zakocha, mówi, że ich habe Schmetterlinge im Bauch. Mam motylki w brzuchu. I tak sobie pomyślałem, przecież to jest również w języku polskim mieć motyle. A więc te motyle w brzuchu, Schmetterlinge im Bauch, motyle w brzuchu, to jest właśnie to poruszenie rachamim. Poruszenie, wewnętrzne poruszenie. Kochani, widzimy dobrze, że to miłosierdzie zmierza w kierunku wewnętrznego poruszenia. Z miłości coś się w moim wnętrzu, w moim sercu porusza. Coś na mnie oddziaływuje. I teraz to jest bardzo ważne znaczenie, abyśmy zrozumieli, jak Pismo Święte w Starym Testamencie opisuje miłosierdzie Boże. Miłosierdzie Boże zatem ma do czynienia z wnętrznościami Pana Boga. To jest taki bardzo opis, powiedzielibyśmy, aż naturalistyczny, jakie wnętrzności Pana Boga. Ale właśnie języki starożytne lubują się w takich opisach, kiedy na przykład gniew Boży ma do czynienia z jego nosem, ręką i tak dalej. Także Pismo Święte lubi przekazywać pewne natchnione, nadprzyrodzone sprawy w taki sposób naturalistyczny. Tu znowu trzeba by było powołać się na świętego Antoniego, który w podobny sposób mówi w swoich kazaniach. Kiedy przedstawia Chrystusa Króla jako królową pszczół, i ten cały rój pszczeli leci za królową. Kiedy królowa dobrze się ma, pszczoły dobrze pracują. Kiedy królowa jest chora, pszczoły cierpią. Dlatego, moi kochani, tutaj również święty Antoni stosuje ten piękny język naturalistyczny, który dużo nam umie wyjaśnić. Więc wnętrzności Boże, czyli jego serce, to jest miłosierdzie. Poruszenie serca Boga to jest właśnie przejaw Jego miłosierdzia. A więc zobaczcie, ja wiem, że strasznie Was tutaj tym zamęczyłem, więc już uciekamy od tych języków, ale zobaczcie, to wszystko, o czym żeśmy dotychczas powiedzieli, i język łaciński, i starsze języki, czyli hebrajski, grecki, starsze przekazy, wszystko krąży wokół współczucia, wokół serca, wokół wnętrzności. My już sobie na Szkole Maryi mówiliśmy, odsyłam do wcześniejszych naszych spotkań, co to znaczy serce. Że serce dla języka biblijnego to jest miejsce spotkania Pana Boga. Wczoraj zostało mi zadane pytanie po kazaniu, co to znaczy widzieć sercem. Więc tutaj, żeby się teraz ta gęsta atmosfera językowa rozluźniła, kochani, przejdźmy na chwilę do literatury. Mały książę. I tam w tym małym księciu jest piękne zdanie, które często zadaje się maturzystom, żeby je rozwinęli. Najważniejsze jest niewidoczne dla oka. To jest, kochani, bardzo piękny obraz znowu, jak należy przejść od widzenia okiem do widzenia sercem.
Widzenie sercem to jest właśnie widzenie Boże. Dostrzeganie pewnych rzeczy, których oko nigdy nie dojrzy. Serce widzi zupełnie inaczej, bo Bóg patrzy na serce. A więc, kochani, gratulacje, przebrnęliśmy przez języki. Możemy teraz wejść do przestrzeni biblijnej. Zapraszam Was w podróż do Starego Testamentu, gdzie Pan Bóg ukazuje siebie jako Bóg, który kocha, współczuje i niesie swój lud. Moi drodzy, skoro słowo Rachamim oznacza, czy jest spokrewnione ze słowem matczyne łono i jednocześnie oznacza to poruszenie miłosierne, to znaczy, że jest to miejsce najbezpieczniejsze, łono matki. Miejsce najbezpieczniejsze, miejsce, z którego się wychodzi na świat. A więc słowo Rachamim wprowadza pewne połączenie miłosierdzia Bożego z miłością matczyną. I zobaczcie, moi drodzy, ja sobie tu będę pomagać. Na iPadzie mam Biblię Tysiąclecia i sobie tu przygotowałem parę takich pięknych i ważnych cytatów. Otóż, moi drodzy, miłosierdzie Boże ma zatem coś z delikatności i głębi miłości matczynej. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Izajasz 49:15. I dalej, jak kogoś pociesza własna matka, tak ja was pocieszę. Izajasz 63:13. Miłość Boża jest tu ukazana w sposób typowy dla miłości matczynej. Pewne cechy matki, czułość, uczuciowość, oddanie, po prostu lepiej okazują ogrom Bożej miłości, która nie stawia żadnych warunków, ale kocha. Chociaż dobrze wiemy, że Pan Bóg stawia warunki. I tu ukazuje się ta druga strona miłości Bożej, miłość wymagająca, wychowująca. Taka miłość, która prowadzi i czasami bardzo twardą ręką pokazuje, to jest dobre dla ciebie, to jest niedobre. Miłość karząca. Tutaj można by było przez analogię powiedzieć, że jest to ta druga strona, czyli miłość ojcowska. Błędem jest zatem patrzeć tylko w jednym kierunku, ponieważ jak wiemy, Pan Bóg nie ma płci. To są nasze ludzkie wyobrażenia. Matka, ojciec, kobieta, mężczyzna. Feminile, czyli żeńskie, i maskulina, czyli męskie. To są nasze ludzkie kategorie. Ważne jest, abyśmy w tym miejscu sobie powiedzieli, że pewne teksty Starego Testamentu ukazują miłość Pana Boga do człowieka jako troskę rodziców o małe dziecko. Posłuchajmy, Ozeasz 11:3. Pan Bóg uczy chodzić Izraela. Albo Księga Powtórzonego Prawa 32:11. Bóg przyrównany jest tu do orła, który uczy latać swoje pisklęta. Ozeasz 11:4. Bóg przekazuje słowa przez proroka. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. A więc Pan Bóg pochyla się nad nami. Pochyla się jak rodzic nad niemowlęciem. Patrzy, czy czegoś człowiekowi potrzeba. Jak zaspokoić głód. Często mówi się tutaj o sercu matki albo ojca, który najlepiej rozumie potrzeby swego dziecka. Powtarzam, obraz miłości macierzyńskiej, matczynej i ojcowskiej. Mimo że te obrazy się różnią, ale jakbyśmy powiedzieli, to jest takie piękne przeporównanie, one się uzupełniają. Tak jak w rodzinie uzupełnia się troska matczyna i ojcowska.
Jeżeli to przeniesiemy, powtarzam, kochani, cały czas przenosimy tylko jako obraz, bo nie możemy sobie pozwolić, żeby Pana Boga w formie pewników opisać ludzkimi kategoriami. Tak się nie da. Ale możemy sobie pewne wyobrażenia zrobić, uczynić. I Pismo Święte przychodzi nam tu naprawdę z pomocą. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg mówi, że niósł cię, jak niesie ojciec swego syna. Bóg mówi zatem do dziecka, używając pieszczotliwych, zdrobniałych określeń. To jest bardzo piękne tutaj, posłuchajmy. Nie bój się, robaczku, Jakubie, nieboraku, Izraelu. Ja cię wspomagam, wyrocznia Pana. Jam odkupicielem twoim, święty Izraela. To jest Izajasz, księga proroka Izajasza, 41 rozdział, wersety 13 i następne. A więc widzimy, że ta miłość matczyna, ojcowska przeplata się. Miłość czuła, miłość prowadząca, miłość odpowiadająca na potrzeby, ale jednocześnie miłość wychowująca. I wiemy dobrze, że i tak objawia się miłość Pana Boga do swojego ludu wybranego, że go karze. Przypomnijmy sobie nawet obraz z Wielkiego Postu, kiedy lud szemrze na pustyni i Pan Bóg zsyła na nich węże jadowite, aby ich kąsały. To są konkretne kary, jakie naród również doświadcza. Nie po to, aby ich pognębić, chociaż są takie momenty, że jakby ta cierpliwość Boża jest już na wykończeniu, ale głównie po to, żeby ten lud wychować, prowadzić. My dzisiaj w naszym spotkaniu skupiamy się na tych miejscach Starego Testamentu, gdzie jest mowa o miłosierdziu. Zauważamy zatem, że doświadczenie Bożego miłosierdzia jest związane w Starym Testamencie z narodem wybranym. Co nas nie dziwi, no bo przecież historia zbawienia to historia relacji tegoż narodu z Jahwe, z Panem Bogiem. Bogiem, który daje się odkryć, doświadczyć, który prowadzi, który ulecza, który leczy, który karze, który wynagradza. Bóg, który w jakiś sposób jest bardzo konkretnie obecny w historii tego narodu. I tutaj, moi drodzy, pozwólcie jeszcze raz na pewną odskocznię do języka hebrajskiego. Otóż powiedzieliśmy sobie o rachamim, czyli o wnętrznościach, o poruszeniach łona, o poruszeniach serca, o poruszeniu wnętrza. A teraz jeszcze dwa słowa, które wskazują bardzo ważne cechy Bożego miłosierdzia. Mianowicie współczucie i wierność. To są słowa hebrajskie hanan i chesed, które mają bardzo konkretny, ścisły związek z Bożym miłosierdziem. Ten pierwszy czasownik hanan ukazuje nam ukierunkowanie, skupienie się na drugiej osobie, a więc robienie czegoś ze względu na drugiego. Czyli powiedzielibyśmy po polsku, że ktoś ma wzgląd na kogoś. Albo pozwólcie, że to wytłumaczę na takim przykładzie. Ze względu na to, że bardzo podziwiam i kocham świętego Antoniego, nagrywam filmy o jego kazaniach. Rozumiemy to. Czynię to ze względu na to, że Antoni jest dla mnie ważny. To jest to ukierunkowanie. Ja nie czynię czegoś bez sensu, tylko czynię ze względu na jakiś cel. Otóż, kochani, całkiem fajna pogoda dzisiaj. Pewnie byłoby sympatycznie teraz przynajmniej pochodzić tutaj po naszym ogródku, ale ze względu na to, że jest środa i chcę, abyśmy mieli nasze spotkanie Szkoły Maryi, ze względu na Szkołę Maryi, siedzę teraz w domu i nagrywam. Rozumiemy to. A więc ja mam jakiś cel. Otóż Boże miłosierdzie, tu również jest hanan, czyli ma cel ze względu na drugiego człowieka. Jest życzliwy ze względu na. Okazuje dobroć, lituje się. Okazuje komuś łaskę. Śpieszę z pomocą. I to słowo hebrajskie zostało przetłumaczone w języku łacińskim
i potem już na języki nowożytne właśnie przez misericordia, przez miłosierdzie. A więc jakbyśmy mieli to dobrze zrozumieć, miłosierdzie Boże zawsze ma jakiś cel, zawsze ma jakiś sens. I to ukazuje nam, że sensem Bożego miłosierdzia, celem jest drugi człowiek, ja i ty. To jest bardzo ważne. Drugie słowo, rzeczownik hesed, to nic innego jak lojalność, wierność, oddanie. Powiedzielibyśmy dzisiaj w nowożytnym języku konsekwencja, stałość. A więc znowu jedno i drugie łączy się ze sobą. To jest oddanie się czy stałość Pana Boga dla człowieka. Mówimy o tym kierunku, czyli co Pan Bóg czyni dla człowieka. Czyli hesed to jest po prostu stałość uczucia Boga do ludu wybranego, do ludzi, do każdego z nas. Znowu, kochani, od razu sobie wyobrażamy ty i ja i ty. Bóg ze względu na to, że nas kocha, dlatego właśnie czyni to, co czyni. A teraz chyba muszę przesunąć żaluzję, bo powiedziałam o tej pięknej pogodzie i robi nam się tutaj powoli za jasno. Powrócimy za chwilę. W tym spotkaniu naszym, bo już widzę, że się tak rozgadałam, że już nie wjedziemy dzisiaj w Nowy Testament, ale nie szkodzi, będzie Szkoła Maryi w dwóch spotkaniach. Czyli Nowy Testament sobie podarujemy dzisiaj. Skupmy się jeszcze na Starym Testamencie i na pytaniu, które jest bardzo ważne, które często zadajemy sobie, spowiednikom. No to jak to jest z tym miłosierdziem i ze sprawiedliwością? Przecież z katechizmu wiemy, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze. A z drugiej strony Bóg jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, cierpliwość. Jak to się wszystko ma ze sobą? Powiedzieliśmy sobie o tych dwóch rękach, matka i ojciec, czyli o tych dwóch jakby odsłonach, wymiarach Bożej miłości. Powtarzam jeszcze raz, wszystkie te obrazy są obrazami ludzkimi. Nie możemy tego bezpośrednio, dosłownie interpretować, że tak jest u Pana Boga, ale za pomocą tych obrazów oddajemy rzeczywistość niebiańską, rzeczywistość, która jest dla nas zakryta, a która odkryje się przed nami już w wymiarze życia wiecznego. Pytanie, czy Bóg jest bardziej miłosierny, czy sprawiedliwy, jest uzasadnione. Ale Pismo Święte przy dokładnej lekturze udziela nam odpowiedzi na to pytanie. Otóż, kochani, te dwie pozornie wykluczające się przymioty Boże, miłosierdzie i sprawiedliwość, one są przedstawiane w Piśmie Świętym równorzędnie. Niech przemówi Psalm 116. Pan jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny. W innych miejscach prorocy piszą o dziełach miłosierdzia, ale też i o sytuacjach, kiedy Bóg karze za grzechy ludzi i narodów. Mojżesz po buncie Izraelitów na przykład prosi, Księga Liczb 14:19, odpuść więc winy tego ludu według wielkości Twojego miłosierdzia. Mądrość Syracha 18:13. Miłosierdzie człowieka nad jego bliźnim, a miłosierdzie Pana nad całą ludzkością. Tu, kochani, widzimy, że obszar Bożego miłosierdzia jest nieograniczony. Pozwólcie, że zrobimy odskocznię taką malusieńką do świętego Antoniego. Zapraszam w tym miejscu na pracownię świętego Antoniego, 9 odcinek o Bożym miłosierdziu. Co mówi nasz przyjaciel z Padwy na ten temat? Mianowicie święty Antoni mówi o trzech przymiotach Bożego miłosierdzia. Tu nie będę tego rozwijał, bo nie obejrzycie tamtego odcinka. Także bardzo zapraszam, już wkrótce będzie online. Bardzo ciekawy wykład świętego Antoniego o Bożym miłosierdziu. Jako tylko zapowiedź, miłosierdzie Boże według świętego Antoniego jest wyjątkowe, jest nieograniczone, jest kosztowne. Wyjątkowe, ponieważ tylko Bóg może udzielić nam takich darów miłosierdzia. Nikt inny tego nie potrafi. Wyjątkowe. Obszerne, piękny obraz, obszerne miłosierdzie, to znaczy nieograniczone, nie ma żadnych granic.
Antoni używa tutaj słowa łacińskiego, które używa się też na przestrzeń kosmiczną, no więc możemy sobie wyobrazić, co za mega przestrzeń. To jest znowu obraz. I wreszcie jest preciosus, czyli kosztowny. Preciosa, wiemy po polsku kosztowności. Miłosierdzie jako coś bardzo kosztownego. I tutaj, moi drodzy, wracamy teraz do Pisma Świętego. Koniec reklamy. Okienka Świętego Antoniego. Druga Księga Samuela, 24:14. Pierwsza Księga Kronik, 21:13. Historia Dawida, który wybiera karę za przeprowadzenie spisu ludności. Przeprowadził spis ludności, Pan Bóg się na niego oburzył, posyła proroka i zapowiada mu karę, ale daje mu możliwość wybrania, jaką karę sobie chce wymierzyć. I Dawid odpowiada: wpadnijmy raczej w ręce Pana, bo wielkie jest Jego miłosierdzie. No i, moi drodzy, bardzo ciekawy fragment z trzeciego rozdziału Księgi Zachariasza. Tam jest mowa o wizji niebiańskiej rozprawy, na której szatan nie chce pozwolić, aby Izrael, czyli lud, który jest reprezentowany przez kapłana, arcykapłana Jozuego, aby uzyskał przebaczenie za grzechy. To jest trzeci rozdział Księgi Zachariasza. Odsyłam wszystkich do tego rozdziału, jak Bóg reaguje na te słowa szatana, że mu się temu, że temu ludowi nie przysługuje Boże miłosierdzie. Proszę, żebyście sobie przeczytali, bo to jest bardzo ciekawe, ale to jest obszerniejszy wykład, więc tutaj pominiemy ten wątek, kochani. Przejdziemy natomiast do ostatniego punktu, jaki bym chciał tutaj omówić. Zanim się pochylimy nad Nowym Testamentem, tak jak powiedziałem, będzie to temat naszego kolejnego spotkania. Moi drodzy, w Księdze Mądrości, Księga Mądrości, Stary Testament, jest mowa o pełnej miłości, trosce Pana Boga, Bożej opatrzności, o całe stworzenie. Tam jest mowa o gotowości przebaczenia grzechu ludziom, słabym ludziom. A więc Bóg troszczy się nawet o to, co najbardziej znikome. Ten motyw powróci w Ewangelii Świętego Mateusza w 6 rozdziale na przykład i Pan Jezus będzie często się na to powoływał. Ale przeczytajmy sobie, co mówi Księga Mądrości, 11 rozdział, wersety 22-26. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twojej mocy. I oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś. Bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś mogło trwać, gdybyś ty tego nie chciał? Jakby się nie zachowało, czego byś ty nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko twoje, Panie, miłośniku życia. Bóg jako miłośnik życia. Bóg miłosierny, który daje człowiekowi czas na poprawę ze swoich grzechów. Na odwrócenie się od zła. I tu, moi drodzy, chciałbym przywołać to takie przysłowie: Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. My często zwykliśmy się tym tak czasami straszyć. Popatrzmy na ten obraz jako piękny obraz, że Bóg daje nam czas. Nierychliwy, czyli rychło, szybko, a więc nie jest szybki, wymierza sprawiedliwość, ale daje czas na naprawę. To jest właśnie przejaw Bożego miłosierdzia. Temu służą liczne wezwania w Starym Testamencie proroków, w Nowym Testamencie Jan Chrzciciel, Pan Jezus sam, potem apostołowie, do nawrócenia. Abyśmy mieli możliwość i czas poprawy. I moi kochani, tutaj również 4 rozdział Księgi Jonasza, odsyłam do tej księgi, i historia o proroku, który został posłany do Niniwy. Jemu się to nie podobało, on nie chciał tam iść, ociągał się, nie za bardzo ich lubił, w ogóle nie chciał do nich przemawiać, a tymczasem Bóg go tam wysyła. Znamy tę historię, ale kto nie zna, proszę przeczytać. Jonasz, znak Jonasza, czyli
jego uciekanie przed wolą Bożą, wreszcie wylądowanie w brzuchu ryby, wyplucie przez rybę i tak dalej. Wreszcie Jonasz trafia do Niniwy i tam przemawia. I wbrew temu właściwie, co chce osiągnąć, Niniwici nagle się nawracają z swoich wielkich grzechów. W worze i w popiele czynią pokutę. I to się Jonaszowi nie podoba. Modlił się do Pana i mówił: Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, będąc jeszcze w moim kraju? Dlatego postanowiłem uciec do Tarszysz, bo wiem, że Ty jesteś Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości, litujący się nad niedolą. Jonasz nie jest zadowolony z tego, że Pan Bóg się lituje nad Niniwą, nawet w obliczu tego, że jego akcja duszpasterska, powiedzielibyśmy dzisiaj, odnosi wielkie skutki, wielkie owoce przynosi, ale Bóg okazuje miłosierdzie. I zobaczcie, co Jonasz mówi. Ty jesteś Bóg łagodny i miłosierny, cierpliwy i pełen łaskawości. Jonasz się na to buntuje, odchodzi stamtąd, siada sobie pod krzewem rycynusowym, użala się nad sobą. No, ale Pan Bóg zsyła robaczka, który nadgryzł ten krzew i krzew zrobił upadł sobie, usechł. I Jonasz jest taki niezadowolony. I kiedy skarży się na to, Pan Bóg odpowiada: jakże ty płaczesz nad krzakiem, nad zielskiem, a ja mam nie płakać nad ludem? Więc zobaczcie, tutaj jak pięknie Bóg przemawia do Jonasza. Przytoczmy to sobie. Księga Jonasza, 4 rozdział, wersety 9-11. No to rzekł Bóg do Jonasza: czy słusznie się oburzasz z powodu tego krzewu? Odpowiedział: słusznie, gniewam się śmiertelnie. Rzekł Pan: tobie żal krzewu, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który w nocy wyrósł i w nocy zginął. A czyż ja nie powinienem mieć litości nad Niniwą, wielkim miastem, gdzie znajduje się więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej, a nadto mnóstwo zwierząt. Kochani, widzimy, że Bóg okazuje swoje miłosierdzie. I przez Stary Testament przejawia się ten wątek miłosiernego Boga cały czas. Bo kiedy naród wybrany grzeszy, kiedy upada w niewierność, w niewolę wobec grzechów, bałwochwalstwo, Pan Bóg zawsze wysyła do nich proroków, aby ich nawracali. Obraz tej gorliwości Bożej, dbałości o człowieka, jest również obecny w liturgii. W czwartej modlitwie eucharystycznej przedstawia się pięknie historię zbawienia. W takim skrócie w ramach mszy świętej kapłan mówi, wypowiada następujące słowa: wysławiamy Cię, Ojcze Święty, bo jesteś wielki i wszystkie stworzenia głoszą Twoją mądrość i miłość. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc Tobie samemu jako Stwórcy, rządził wszelkim stworzeniem. A gdy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, nie pozostawiłeś go pod władzą śmierci. W miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom, aby Ciebie szukali i znaleźli. Wielokrotnie zawierałeś przymierze z ludźmi i pouczałeś ich przez proroków, aby oczekiwali zbawienia. To jest streszczenie naszego dzisiejszego spotkania. A zapowiedzią naszego następnego spotkania w Szkole Maryi niech będą następujące słowa z czwartej modlitwy eucharystycznej. Ojcze Święty, tak umiłowałeś świat, że gdy nadeszła pełnia czasów, zesłałeś nam swojego jednorodzonego Syna, aby nas zbawił. On to za sprawą Ducha Świętego stał się człowiekiem, narodził się z Maryi Dziewicy i był do nas podobny we wszystkim oprócz grzechu. Moi kochani, tutaj trzeba jeszcze przytoczyć słowa listu do Hebrajczyków,
Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych czasach przemówił do nas przez Syna. Bardzo dziękuję Wam za uwagę, za spotkanie w tą środę. Zapraszam na kolejne spotkania Szkoły Maryi. Trwamy w rozważaniu Bożego Miłosierdzia. Chciałbym, żebyśmy to spotkanie następne jak najszybciej tutaj udostępnili online, żeby jeszcze było dostępne przed Niedzielą Miłosierdzia. Zapraszam do refleksji. Przepraszam Was, jeżeli było zbyt intelektualnie, zbyt językowo, zbyt dużo etymologii, greki, łaciny, hebrajskiego. Czasami bardzo trudno jest mi przejść obok tego obojętnie. Łatwiej mi tłumaczyć, chyba troszkę na wzór świętego Antoniego, na podstawie języków oryginalnych. Ale skoro znosicie już mnie drugi rok w takim właśnie mówieniu, dziękuję Wam za cierpliwość. I polecam się na przyszłość i naszą Szkołę Maryi, i pracownię świętego Antoniego, i wszystkie słowa, i filmy, i przekazy, jakie stąd wychodzą. Kochani, zapraszam na kolejne spotkanie poświęcone Bożemu Miłosierdziu w Nowym Testamencie. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.